Zremisowany bezbramkowo mecz z Sandecją Nowy Sącz pokazał, nad czym powinien pracować Lech na treningach. W tym tygodniu sztab szkoleniowy skupia się m.in. na kreowaniu szans pod bramką rywali oraz ich wykorzystywaniu. Kolejorz w ostatnich 5 spotkaniach zdobył zaledwie 4 punkty. Zwycięstwo z Wisłą Płock jest ekipie Nenada Bielice bardzo potrzebne, bo 6 pozycja w tabeli Ekstraklasy ze stratą 6 punktów do lidera z Warszawy nikogo w Poznaniu nie satysfakcjonuje. We are not happy with the situation, that's not what we want and every one of us know that, but we want to do it better in the future and Sunday we have the next possibility and I'm sure we need one success, we need one goal, we need one victory and the atmosphere will changing because we have quality, we have a good team, we know that and we believe in us and we believe in our work. We don't have a lot of chances like in the past and we work about the skills that we have our chances in the next match and this is our target. I know in this moment it's not easy, but in football sometimes you have these situations and important is how you do in these situations and we are calm, we are belief in our work and in everything and that is what we want to do and what we do. The team is in good shape and everyone is healthy and so yeah, we have the whole team together and we will see Sunday who will play from the start, but everyone in the team knows about the situation and will give 100% on Sunday. Ostatni raz przy bułgarskiej Kolejorz rozgrywał swoje spotkanie niemal miesiąc temu. Zremisował wtedy z Wisłą Kraków 1-1, mimo że zdecydowanie przeważał. W niedzielę o godzinie 15:30 Lech zmierzy się na Ineas Stadionie z Wisłą z Płocka z nadzieją na przełamanie serii spotkań bez zwycięstwa.